Na tym filmie pokażę Wam, jak korzystać z tablic testu serii, jak szukać wartości krytycznych. Jeżeli założymy sobie określony poziom istotności błędu, czyli poziom alfa będzie na ustalonym już przez nas poziomie, najczęściej jest to 0,05 i mamy podaną liczbę par obserwacji, które ze sobą porównujemy, to znajdujemy w wierszu taką odpowiednią analizowaną przez nas liczbę par obserwacji i na przecięciu z odpowiednią kolumną odczytujemy poszukiwaną przez nas wartość krytyczną z takiego testu serii znaków. Jest to symbolicznie oznakowane jako S od alfa. I jeżeli nasza liczba znaków serii jest w tym momencie wyższa od wartości krytycznej znalezionej przed chwilą w tablicach, możemy stwierdzić, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Czyli w przypadku odwrotnym, kiedy liczba, statystyka testu byłaby niższa, ewentualnie równa od wartości krytycznej tutaj wyczytanej z odpowiednich tablic, możemy stwierdzić, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej przy podanym poziomie istotności alfa, a więc należy wówczas interpretować hipotezę alternatywną.